Czy ciągle brakuje Ci pieniędzy? Jeśli tak, to prawdopodobnie dlatego, że nad nimi nie panujesz. A jak to zrobić? Zgodnie z tytułem odcinka, zadbać o budżet domowy. Najpierw krótki quiz. Pytanie brzmi, czym jest budżet domowy? Odpowiedź A. Planowanie wszystkich kosztów, wydatków i przychodów. Odpowiedź B. Notowaniem wszystkich wydatków po ich dokonaniu. C. Zbieranie paragonów, aby wygrać w loterii paragonowej samochód. Odpowiedź na końcu odcinka. Na podstawie treści tego odcinka już prawdopodobnie będziesz znał odpowiedź na to pytanie, ale najpierw pozwól, że zacytuję pewnego bardzo, bardzo mądrego człowieka, który na ten temat wie chyba wszystko. Mówię o Dave'ie Ramsey'u, który powiedział kiedyś takie zdanie. Budżet to mówienie twoim pieniądzom, dokąd mają iść, zamiast zastanawianie się, dokąd one sobie same poszły. I faktycznie budżet domowy jest taką jedną z największych rewolucji, którą wprowadziłem w swoim życiu osobistym i zawodowym, ponieważ mówimy dzisiaj o budżecie tym domowym, takim codziennym, rodzinnym, że tak powiem, ale zaraz na tej drugiej stronie możemy też wykorzystać ten budżet jako budżet firmowy. Nawet bardzo często wykorzystuje się bardzo podobne szablony. Ja na przykład właśnie swój budżet domowy przerobiłem na budżet firmowy, w którym uwzględniam też podatki czy przychody, dochody i tak dalej całej firmy, więc to pozwala dużo lepiej się zorganizować. Ale dlaczego w ogóle warto prowadzić taki budżet domowy? No tak jak wspomnieliśmy już, w budżecie domowym chodzi o to, żeby nie tylko dokumentować rzeczywistość, czyli nie tylko weryfikować, ile się wydało na poszczególne rzeczy, ale również swoje wydatki planować z taką jakąś perspektywą tego, na co te nasze pieniądze zostaną wydane, gdzie one dokładnie pójdą, żeby nie zastanawiać się, gdzie nam te pieniądze znikły. Efekt prowadzenia takiego budżetu domowego jest widoczny niemalże natychmiast. Dlaczego? No cóż, podam Ci bardzo prosty przykład. Kiedy ja zacząłem prowadzić swój budżet domowy, a było to właściwie już naście lat temu, bo jeszcze jako nastolatek zacząłem taki budżet swój osobisty prowadzić, pozwala to po prostu uporządkować sytuację. Jestem w stanie się założyć, że jeśli nie prowadzisz budżetu domowego, to nie wiesz, ile wydajesz na poszczególne rzeczy. I to nie ma znaczenia, czy masz teraz naście lat, czy jesteś już członkiem jakiejś rodziny, masz 30 czy 40 lat. Jeśli nie prowadzisz budżetu domowego, spróbuj wykonać taką bardzo, bardzo prostą rzecz. Od dzisiaj do końca miesiąca staraj się zbierać wszystkie informacje o tym, gdzie wydajesz pieniądze. Jeżeli korzystasz wyłącznie z karty, tak jak ja, generalnie nie wykorzystuję gotówki praktycznie w ogóle, to wystarczy, że na koniec miesiąca spróbujesz usiąść i w Excelu wypiszesz w poszczególne kategorie, ile pieniędzy wydałaś. Oczywiście, jeżeli masz partnera, partnerkę, to warto byłoby, abyś też miał dostęp do jej czy jego konta i również te rzeczy spisał w poszczególnych kategoriach. No i tych kategorii mamy kilka głównych. Niektóre okazują się być wagowo dużo istotniejsze, na przykład jedzenie, może się okazać, że w tej kategorii wydajesz dużo więcej niż ci się wydawało. Kategorię jedzenie można jeszcze podzielić na jedzenie na mieście. To jest bardzo często zaskakujący budżet. Byłem przekonany w mojej rodzinie, że wydajemy o połowę mniej niż realnie wydawaliśmy. Po całym miesiącu, jak to zsumowaliśmy, to byłem mocno zaskoczony. Jedzenie w domu. Możemy nawet podzielić to jeszcze troszeczkę dalej, na przykład na warzywa, owoce, czy w szczególności ważną taką sekcją w Polsce, którą warto sobie wyszczególnić, jest na przykład alkohol. Bo często się okazuje, że faktycznie jest to dosyć istotna pozycja w budżecie typowego Polaka. To też mogą być wszystkie stałe wydatki, które ponosisz mieszkając gdziekolwiek. Na przykład opłata czynszu, prąd, woda, gaz, jakieś inne media, czynsze, nieczynsze. Poszczególne kategorie to są dosyć przewidywalne stałe wydatki. Mamy też takie kategorie no niestandardowe, jak na przykład ubezpieczenie samochodu, które często płacimy raz w roku, czy raz w kwartale, raz na pół roku, zależy jak masz ułożoną ratę. Paliwo na samochód, które również no, jest stałym kosztem zazwyczaj w skali miesiąca. Jakieś inne wydatki związane na przykład z edukacją, książki, kino, teatr, HBO, Netflix i Spotify, YouTube, tych subskrypcji jest coraz więcej. Oraz poszczególnych innych rzeczy, które każdy nas ma. Lekarz, dentysta, zakupy ubrania, butów. To są takie rzeczy, które czasami nie zdarzają się przez cały miesiąc, ale w skali roku na przykład okażą się być bardzo istotnym wydatkiem. W grę wchodzi też telekomunikacja, na przykład telefon, abonamenty, jakieś za internet, w domu, w biurze, w zależności od tego, jak pracujemy. Chodzi o to, żeby utworzyć sobie faktycznie takie główne kategorie naszego życia i zachęcam Cię do tego, żebyś przeprowadził taki właśnie bardzo prosty eksperyment zatytułowany Wypisanie tych poszczególnych kategorii. W opisie do tego filmu znajdują się też linki do dwóch moich artykułów na temat budżetu domowego, w których znajdują się też pliki do pobrania. Możesz sobie taki budżet domowy pobrać, taki podstawowy, prosty arkusz, w którym te kategorie główne są już wymienione i spróbuj sobie po miesiącu uzupełnić ten plik i zobaczysz, ile tak naprawdę pieniędzy Ci zostaje. No właśnie, dlaczego warto wykonać taki budżet domowy? Bo bardzo często się okaże, że w niektórych kategoriach wydajemy tych pieniędzy dużo więcej niż nam się wydawało. Jak już wspomniałem, w mojej rodzinie na przykład okazało się, że jedynie na mieście
kosztuje nas dwa razy więcej niż myślałem. Ponieważ na początku, kiedy zaczynałem taki eksperyment, wpisałem sobie kwoty, które mi się wydawały, że w poszczególnych kategoriach wydaję, a po miesiącu dokonałem takiego review, takiej konkretnej weryfikacji tego, ile faktycznie wydawałem w poszczególnych kategoriach. No i na przykład jedzenie na mieście mnie bardzo, bardzo mocno skoczyło. Po co? W szczególności po to, że dzięki temu w momencie, kiedy dzieje się coś kryzysowego czy bardziej trudnego, wiemy, które kategorie naszego życia możemy łatwo przyciąć, na których możemy łatwo zaoszczędzić. Po drugie, jeżeli jest dla Ciebie istotna na przykład taka kwestia jak oszczędzenie na wakacje czy na jakąś większą inwestycję, to znowu wiesz, gdzie tych pieniędzy dokładnie szukać, wiesz, gdzie je odłożyć, wiesz, skąd je wziąć, w jaki sposób te pieniądze tam po prostu znaleźć. Ja osobiście po wykonaniu takiego budżetu domowego i weryfikacji tego, w których miejscach wydaję, bez zmiany standardu życia, osiągnąłem podwyżkę na poziomie 250-300 zł. Jak to zrobiłem? No przede wszystkim dlatego, że taki budżet domowy pozwolił mi też zweryfikować, które kategorie są faktycznie trochę zawyżone. Wspomniane przeze mnie subskrypcje są świetnym przykładem. Ponieważ regularnie je notuję, to nagle się okazało, że trochę mnie to zaczyna boleć, bo jak sumowałem właśnie YouTube'a, Spotify'a, HBO, Netflixa czy jakieś tam inne jeszcze aplikacje, to się okazało, że tej kwoty, która tam się zbiera na tą konkretną kategorię jest trochę za dużo. A równocześnie okazało się, że z części tych rzeczy już po prostu nie korzystam. W związku z czym podjąłem taką decyzję, żeby po prostu niektóre z tych aplikacji pousuwać. Po drugiej stronie, widząc też nasze rachunki, uznałem, że w długiej perspektywie na przykład mój rachunek za telefon czy za internet znacznie wzrósł. Okazało się, że tam jakieś dodatki się pojawiły, jakieś drobiazgi, jakieś tam granie na czekanie czy coś w tym stylu. I również dokonując takiej prostej optymalizacji, bez zmiany standardu życia, zrezygnowałem z niektórych tych rzeczy i okazało się, że ta pula oszczędności jest coraz większa. Prowadzenie takiego budżetu domowego w naturalny sposób wymusza na mnie taką kontrolę właściwie każdego miesiąca, żeby sprawdzić, co w tych pieniądzach u mnie się dzieje. Jest jeszcze jedna bardzo istotna sprawa. Inflacja trybu życia. Im więcej zarabiasz, niestety tym więcej wydajesz. I ponownie, takie planowanie budżetu domowego pozwala nam sprawdzić i skontrolować, czy faktycznie wydajemy więcej. No i teraz nie ma w tym nic złego. Jeśli Cię na to stać, to możesz te pieniądze po prostu wydawać. Bardziej chodzi o to, żebyś miał takie poczucie kontroli, ile tych pieniędzy wydajesz, w których kategoriach, albo które kategorie nagle w jakiś sposób rosną, w taki niekontrolowany sposób. A co poleca Pan Tadeusz? Witam Cię bardzo serdecznie w moim kąciku książkowym. Dzisiaj książka, którą chciałbym Ci polecić, to nie jest ta książka, to jest randomowa książka z półki, ale chciałbym Ci polecić dwie pozycje, które moim zdaniem są wyjątkowo interesujące w zakresie książek o tematyce finansów osobistych. Pierwsza z nich to Finansowa Forteca oraz tego samego autora książka o finansach osobistych Marcina Iwucia. To niezwykle znany autor, uznany, szanowany inwestor, niezwykle doświadczona osoba z niesamowitym podejściem do tematu. Miałem okazję kiedyś z Marcinem współpracować i śmiało mogę zapewnić o jego ekspertyzie, w szczególności jeśli już jakąś doświadczenie, jakąś wiedzę masz, to w szczególności książka Finansowa Forteca naprawdę pomaga zbudować taki cały system finansów domowych i tam budżet domowy również jest wspomniany. Serdecznie Cię do niego zapraszam. Druga książka, którą warto przeczytać, czy właściwie trzecia zaraz po tych dwóch książkach Marcina Iwucia, jest też książka Finansowy Ninja autora Michała Szafrańskiego. To również polski uznany autor, autor kursów Pozbądź się swoich długów, autor bloga Jak oszczędzać pieniądze. Niezwykle wartościowa, duża pozycja, która od podstaw wyjaśnia temat tego, w jaki sposób stać się sprytnym finansowo. Tam temat budżetu domowego jest rozwałkowany na czynniki pierwsze, jak dobre ciasto. Serdecznie Cię zapraszam do tych dwóch książek, bo naprawdę są one wartościowe. I żebyś miał takie jeszcze pewność i poczucie. W budżecie domowym nie chodzi o to, żeby być sknerą. Nie chodzi o to, żeby teraz na każdej możliwej rzeczy przycinać, oszczędzać i w jakiś sposób tutaj właśnie być skąpcem i nie wydawać pieniędzy. Nie, nie. Dobrze prowadzony budżet jest budżetem elastycznym. On pozwala nam po prostu kontrolować, co się dzieje z naszym budżetem jako rodziny, czy jako, jeżeli jesteś solo, singlem, gdzie te pieniądze Ci uciekają. I jeżeli jest jakiś kryzys, czy masz jakiś plan, to po prostu wiesz, w których kategoriach możesz bez zmiany standardu życia przyciąć na przykład pewne wydatki, albo w których kategoriach zaczynasz wydawać za dużo w niekontrolowany sposób. Mi osobiście prowadzenie budżetu domowego dało jeszcze inną rzecz. Okazało się, że na konsumpcjonizm właśnie
no miałem trochę długów. Trochę tu karta kredytowa gdzieś używana, bo pod koniec miesiąca brakowało, jakiś tam mały kredyt na telefon, jakaś pralka była kupiona. I nagle się okazało, że pozwoliło mi takie planowanie budżetu domowego znaleźć te miejsca, które są dla mnie bolesne i je wcześniej zlikwidować. Na przykład nadpłacić kredyt mieszkaniowy, wcześniej spłacić jakieś rachunki, przestać korzystać z karty kredytowej, bo okazało się, że nie potrafię z niej korzystać i zbyt chętnie te pieniądze tam po prostu wydaję. Poza tym dla mojej rodziny też bardzo istotne było to, aby stworzyć taki fundusz bezpieczeństwa i fundusz awaryjny. O co chodzi? Chodzi o taką kwotę odłożoną na koncie, ona jest uzależniona od trybu naszego życia. Pierwszy taki fundusz to jest właśnie fundusz awaryjny, który mówi o awariach. Kiedy zepsuje nam się pralka, no to nie chcę szukać w moim budżecie nagle jakichś dodatkowych, dużych stosunkowo pieniędzy, tylko wolę tą kwotę sobie odłożyć wcześniej. Jak mi pęknie ząb, bo się potknę i sobie go wybiję, to znowu wolę się nie zastanawiać, skąd wziąć pieniądze na prawę takiego zęba, tylko wolę mieć na tą kwotę odłożoną. W moim przypadku to jest między 2 a 3 tysiące złotych. Taka kwota właśnie na awarię. No i jak próbowałem to tak po prostu randomowo zrobić, to nigdy tej kwoty nie udawało mi się odłożyć, bo zawsze coś. A w momencie, kiedy zacząłem prowadzić budżet domowy, to jedną z pozycji, którą sobie planowałem, były prezenty, nagrody, ale również oszczędzanie. I każdego miesiąca jakąś tam drobną kwotę starałem się odłożyć na to osobne konto, na fundusz awaryjny. W moim przypadku byłem tu jeszcze trochę sprytniejszy, bo brałem sobie z promocji bankowej konto, które za założenie dostałem 400 zł, na fakt tego, że takie konto bankowe założyłem. No i to już był fajny zastrzyk do tego rachunku. Natomiast zaraz później usunąłem kartę dostępu, usunąłem PIN, żeby o tym nie pamiętać. I sobie tamtą kwotę po prostu przelewałem. Chodziło o to, żeby te środki były dostępne, ale niezbyt łatwo. Czyli żeby móc je wypłacić, musiałem udać się faktycznie do placówki banku, czyli zrobić całą wyprawę, żeby te pieniądze faktycznie odzyskać, a nie móc sobie łatwo przelać między rachunkami. Druga sprawa to fundusz bezpieczeństwa. Fundusz bezpieczeństwa jest takim funduszem, który również on cały czas powstaje, go cały czas rozbudowuje. To jest taki fundusz, który pozwala mi teraz przetrwać od 4 do nawet 6 miesięcy życia bez żadnych wpływów. Gdyby się okazało, że ja stracę pracę, moja partnerka też coś tam się zadziała, moja żona w jakiś sposób nie zarabia w żaden sposób pieniędzy, to jesteśmy w stanie przetrwać. Tylko właśnie, żeby wiedzieć, ile potrzebuję pieniędzy, żeby przetrwać, no musiałem najpierw poprowadzić przez kilka miesięcy budżet domowy, żeby wiedzieć, na jakie kategorie ile pieniędzy wydajemy. No i gdyby taki kryzys się zadział, to wiem, które kategorie mogę szybko wyciąć. No i cóż, 2020 pokazał, że takie podejście jest po prostu bardzo praktyczne. Nikt z nas nie był w stanie przejść pandemii, tak dziwnej sytuacji na świecie, natomiast ja miałem to poczucie trochę większego komfortu, bo wiedziałem, że nawet jeżeli teraz stracę pracę, wszystko przestanie działać, to i tak ja jakąś tam niewielką kwotę mam oszczędzoną na koncie. I wszystkie te kwoty, o których teraz mówię, udało mi się zbudować przez ostatnie kilka lat właśnie dzięki prowadzeniu budżetu domowego. Bo kolejną pozycją wydatku miesięcznego było przekazanie na przykład 100 zł na fundusz awaryjny i 50 zł na fundusz bezpieczeństwa. Te budżety budowały się niejako automatycznie, no równocześnie wiedząc, ile na przykład wydaje na miasto. Okazało się, że ten wspomniany budżet wraca jeszcze raz. Na jedzenie na mieście wydaliśmy trochę za dużo i teraz, kiedy widzimy, że już dochodzimy do tego naszego progu bólu, to na przykład przekładamy jakąś tam wyjście na miasto o tydzień, żeby tego budżetu nie naruszyć, kosztem właśnie tego, że te kwoty możemy sobie przelać na taki fundusz bezpieczeństwa. Dla mnie osobiście poczucie komfortu w głowie w marcu 2020 roku było totalnie bezcenne i od tamtego czasu staram się, żeby te poduszki bezpieczeństwa, fundusze bezpieczeństwa i awaryjny, fundusz bezpieczeństwa i fundusz awaryjny były tylko większe, bo nie wiadomo, co będzie w 2021 czy 2022 i jak nas jeszcze życie zaskoczy. Okej, a teraz kilka słów praktyki. Jak zacząć prowadzić taki budżet domowy? No już trochę o tym wspomniałem. Ja osobiście najbardziej lubię po prostu Excela, który mi łatwo sumuje te kwoty. W opisie jest link do artykułu, który nawet więcej mówi, gdzie też jest taki darmowy szablon do pobrania. No i cóż, po prostu otwieram Excela, mam go przygotowanego, mogę sobie tam po prostu wypisać poszczególne rzeczy w poszczególnych kategoriach. Są tam też podział na dni miesiąca, w związku z czym mogę sobie zaplanować na początku miesiąca, ile w danej kategorii chcę wydać w stosunku do moich dochodów. Następnie przez cały miesiąc mogę sobie łatwo weryfikować, jak to faktycznie przebiega, jak faktycznie te pieniądze wydaje. I nie ma tutaj bólu, jeżeli przekroczymy jakiś budżet, jeżeli mam na przykład też nadwyżkę dochodów, ale to po prostu to pozwala planować. Dla Ciebie może prostym rozwiązaniem będzie nawet korzystanie z kartki papieru czy fizycznego planera. Może to być aplikacja, jest ich całe mnóstwo, ale moim zdaniem prostota tutaj wygrywa. Im prostszy to będzie system, im łatwiejszy to będzie, tym lepiej. Jeżeli korzystasz z gotówki albo jest to dla Ciebie trochę bardziej skomplikowane, żeby tym zarządzać, no to ja też na początku planowania takiego budżetu ustanowiłem taką regułę w domu, że za wszystkie zakupy, które robimy, bierzemy paragon. No oczywiście można wystartować wtedy w loterii paragonowej i dostać samochód, ponoć, ale po prostu miałem w domu koło naszej skarbonki taką fizyczną skrzyneczkę, do której razem z żoną wkładaliśmy wszystkie rachunki, które nam tylko przyszły. Na koniec tygodnia, w piątek, staram się do tego usiąść i przepisać sobie te wydatki wszystkie do arkusza, żeby one mi się tam ładnie sumowały. No i tak naprawdę wtedy te paragonyczki zarchiwizować. To też zdrowy nawyk, żeby faktycznie te wydatki po prostu kontrolować. To pozwoliło mi zacząć
Teraz głównie pracuję wyłącznie na koncie bankowym, czyli loguję się na konto swoje, proszę moją żonę, żeby się zalogowała, żebyśmy przejrzeli te wydatki razem. No właśnie, to też drobna podpowiedź. Budżet domowy, rodzinny, jak sama nazwa wskazuje, warto prowadzić z pozostałymi członkami rodziny, wyjaśnić po co to robimy, jak to robimy, jaki jest tego cel. Korzyścią jeszcze jedną z prowadzenia takiego budżetu domowego jest właśnie to, że oprócz tych wspomnianych już funduszy, na które przelewam środki, traktuję to jako koszt, jako po prostu stałą rzecz, którą wydaję każdego miesiąca. Jest też fundusz na przykład na ubezpieczenie. Chociaż płacę ubezpieczenie raz w roku, jeżeli chodzi o mieszkanie i o samochód czy jakieś inne koszty, to sobie również ustanowiłem takie dodatkowe konto, na które każdego miesiąca przelewam małą kwotę. Dzięki temu, kiedy przychodzi termin płacenia takiego rachunku, nie jestem zaskoczony, bo tą kwotę sobie składałem przez cały rok. Czyli jeżeli miałem do zapłaty 1200 zł, to wystarczyło, że każdego miesiąca przeznaczałem sobie 100 zł na tą pulę, na ten drobny budżet. Oczywiście coś kosztem czegoś, gdzieś musiałem ten budżet też przyciąć, ale też pozwoliłem to w jakiś sposób jasno kontrolować. No właśnie, jeszcze jedna sprawa, o tym już też wspomniałem, ale jest to bardzo istotne. Jedną z pozycji w moim budżecie domowym jest robienie sobie przyjemności. Jednym z budżetów jest to, że mamy jakąś tam kwotę procentową uzależnioną od moich dochodów, którą wydaję sobie na głupoty i na przyjemności. No bo właśnie o to chodzi, nie o to, żeby być sknerą i teraz każdą złotówkę kontrolować i pod żadnym pozorem teraz nie przekroczyć tego budżetu, ale ja tam sobie daję też taką pulę kieszonkowego, które mogę wydać sobie na wszystkie drobne głupoty, jakie tylko wpadną mi do głowy. Czasem sobie tą kwotę też rozkładam przez 2-3 miesiące, dzięki temu mam budżet na jakieś takie zupełne głupoty, ale też po prostu mogę w ten sposób cieszyć się tym, co zarabiam. Jeśli miałbyś jakiekolwiek pytania w sprawie budżetu domowego, to oczywiście jestem w komentarzach, śmiało napisz i odpowiedz. Teraz musicie poznać jeszcze Sebastiana. A co to jest Seba? Elo mordo, wiadomo, posiadanie pieniążków jest ważne, nie? Pieniądze to jest podstawa, nie? Jak masz pieniądze, to masz wszystko, wiadomo, nie? Oszczędzanie jest spoko, ale wydawanie jest lepsze, wiesz co chodzi, nie? Wiesz co chodzi. Jak masz keszyk, to wiesz, można tu, tam, siam, nie? Wiesz co chodzi. I została nam jeszcze odpowiedź na pytanie zadane na początku. Czym jest budżet domowy? Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź B, czyli planowanie wydatków. W budżecie domowym przede wszystkim chodzi nie tylko o dokumentowanie rzeczywistości, czyli weryfikację, gdzie wydaliśmy, ale zaplanowanie tego wcześniej, a później trzymanie się tego budżetu. Będę Ci bardzo wdzięczny za łapkę w górę lub komentarz. Takie aktywności mają dla mnie ogromne znaczenie, ponieważ dzięki temu mogę trafić do szerszej grupy odbiorców. Prawda, Seba? No wiadomo, mordo! Ej, mordo! Zostaw suba!